Wybitny polski konstruktor, inżynier, specjalista od broni pancernej, wynalazca obrotowej wieżyczki czołgowej. Należy do tych polskich wynalazców, którzy rozsławili Polskę na całym świecie. Inżynier Rudolf Gundlach, wynalazca peryskopu odwracalnego. Inżynier Rudolf Gundlach to oficer Wojska Polskiego, wynalazca czołgowego peryskopu odwracalnego. Nadzorował też pracę nad powstawaniem polskich czołgów. Zanim jednak stał się najsłynniejszym konstruktorem najsłynniejszego peryskopu używanego w czołgach na całym świecie, przeszedł on długą drogę edukacji, przede wszystkim zaczynając od czasów, kiedy Polska nie miała jeszcze niepodległości. W listopadzie roku 1918 wraca do odrodzonej już Polski i niemal natychmiast wstępuje do Wojska Polskiego. W roku 1934 kieruje działem projektów i konstrukcji Biura Badań Technicznych Broni Pancernej. Pełniąc to stanowisko, nadzoruje szereg projektów kluczowych z punktu widzenia polskiej broni pancernej, jak chociażby bierze udział przy konstruowaniu polskiego czołgu 7TP, który to był modyfikacją daleką brytyjskiego czołgu Vickers, jak i też czołgu 10TP, czołgu pościgowego, który ostatecznie nie wszedł w fazę produkcji. Szczególne zasługi położył właśnie tutaj w zakresie konstrukcji broni pancernej, czyli pojazdy opancerzone, czyli czołgi. Myślę, że wielu sympatyków wojskowości II Rzeczpospolitej doskonale kojarzy ten samochód pancerny. W istocie okazał się on, przypomnijmy, projektowany jeszcze w roku 1929, chyba najlepszym polskim samochodem pancernym w roku 1939. I wspomniany właśnie peryskop. Do czasu wynalazku Gundlacha, do 1934 roku, peryskopy, które stosowane były w czołgach, były to tak zwane peryskopy szczelinowe, które polegały na tym, że zostawiano szczeliny w kilku miejscach wokół pancerza. Cała załoga musiała być zaangażowana w obserwację pola bitwy i musiała się między sobą w związku z tym komunikować, co odciągało ją automatycznie od innych obowiązków, jak na przykład obsługa uzbrojenia. Trzeba było wymyślić jakiś inny system. I ten inny system to był ten, który zaproponował Gundlach. Zastosował w nim ruchomy pryzmat, który umożliwiał po obróceniu peryskopu wokół pionowej osi o 180 stopni obserwację pola bitwy za obserwatorem. To rozwiązanie było rewolucyjne. Było ono na tyle rewolucyjne, że wojsko oczywiście zainteresowało się tym projektem. Przypomnijmy, 1934 rok, on tutaj po raz pierwszy pojawia się wzmianka na temat tego peryskopu. 1935 rok, on zostaje przyjęty na uzbrojenie Wojska Polskiego pod nazwą peryskop czołgowy odwracalny G wzór 34, a następnie w 1936 roku jest już produkcja tego peryskopu odwracalnego. Produkcja miała miejsce w Lwowie. No i dochodzi do takiej sytuacji, że kolejne państwa interesują się tym wynalazkiem. Chętnie ten patent stosowano w armiach praktycznie wszystkich krajów świata. Podczas II wojny światowej peryskop udostępniono brytyjskiej firmie Vickers Armstrong, co skutkowało tym, że w następnych latach wojny praktycznie upowszechniono ten wynalazek we wszystkich czołgach. Niektórzy wykorzystywali ten patent jak gdyby bez wiedzy i bez zgody samego konstruktora. Mówię tu oczywiście o armii niemieckiej, o Wehrmachcie oraz Armii Czerwonej, które oczywiście skorzystały z tego, że zwłaszcza Armia Czerwona skorzystała z tego, że ten patent dostał się właśnie do sowieckich wojsk pancernych za pośrednictwem Amerykanów, którzy w czasie II wojny światowej oczywiście podjęli współpracę z Sowietami w walce z Hitlerem. Co ciekawe, ów peryskop był produkowany w praktycznie niezmiennej formie jeszcze sporo lat po II wojnie światowej. Dopiero później doszło do modyfikacji wynikających oczywiście na przykład z faktu takiego, że doszła między innymi możliwość walki w nocy, tak, czy też obserwowanie pola bitwy w nocy. Peryskop odwracalny Gundlacha przez lata był takim polskim militarnym towarem eksportowym i Gundlach jest kolejnym przykładem tego, że polska myśl techniczna także na niwie wojskowej osiągała ogromne sukcesy.